Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Królik. Jestem wicestarostą wadowickim, a dzisiaj występuję przed Państwem w roli szefa sztabu wyborczego, Komitetu Wyborczego Jacka Jęczyka, Nowoczesny Samorząd. Na początek przedstawię członków sztabu wyborczego Jacka Jęczyka, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Jest z nami pełnomocnik wyborczy, pan mecenas Paweł Szafraniec. Jest z nami koordynator do spraw obywatelskich, pan Zbigniew Targosz. Jest z nami pan Tomasz Ramenda, koordynator do spraw kampanii w sołectwach. Jest z nami również pan radny Henry Odrozek, który jest koordynatorem do spraw programu naprawczego. Mamy także eksperta do spraw gospodarki odpadami i gospodarki niskoemisyjnej, pana Grzegorza Pacuta. Przedstawię Państwu również pana Marcina Gładysza, koordynatora do spraw marketingu. I pana Pawła Janasa, koordynatora do spraw kampanii miejskiej. Zabrakło wśród nas naszego pełnomocnika finansowego, pani Marii Jończyk, a także szefa grupy wolontariuszy, pani Izabeli Bartek. Jesteśmy wdzięczni, mówię tutaj za członków naszego sztabu wyborczego, za to, że pan Jacek Jończyk odpowiedział na wezwania różnych środowisk opozycyjnych w mieście w gminie Wadowice i zechciał przewodzić naszej grupie. Oczywiście występujemy tutaj dziś przed Państwem w podwójnej roli, tak jak powiedziałam. Jacek Jończyk jest dzisiaj starostą wadowickim. Ja jestem wicestarostą wadowickim. Chciałabym w kilku zdaniach powiedzieć Państwu o pracy, o dokonaniach i sukcesach Jacka Jończyka w tej roli starosty. Jak wielu już dostrzegło to poprzednie zarządy, kompletnie sobie z rozbudową szpitala nie radziły. W czasie czteroletniej kadencji Jacka Jończyka doszło do gruntownej reorganizacji, restrukturyzacji tej placówki od wewnątrz. W swoim wystąpieniu Marta Królik mówiła dużo o szpitalu powiatowym, między innymi o pozyskaniu pieniędzy na jego rozbudowę. Z gminy Giebrz, pamiętacie Państwo, pochodziła kwota 200 tysięcy złotych. Deklaracją pozostaje kwota 100 tysięcy od gminy Spytkowice. No i finalizujemy kwestię przekazania dotacji powiatowi wadowickiemu przez gminę Wadowice. Od 2012 roku powiat wadowicki, starostwo powiatowe w Wadowicach uczestniczy w tzw. grupie benchmarkingowej powiatów, dzięki czemu wymieniamy się dobrymi praktykami, doświadczeniami innych samorządów. Dziękuję bardzo za uwagę. Czas najwyższy oddać głos panu Jackowi Jączykowi. Proszę Państwa, kilka słów o sobie. Urodziłem się i mieszkam w Oczni. Do szkół podstawowych. Jacek Jończyk, prezentując swój życiorys, mówił również o swojej działalności społecznej i samorządowej. W 2002 roku byłem współzałożycielem Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Te Szanse w Wadowicach i jego pierwszym prezesem w latach 2002-2010. W związku z wyborem mnie na funkcję starosty zrezygnowałem z wszelkich funkcji w tym stowarzyszeniu. I teraz krótko o działalności w samorządzie powiatowym, chociaż trwa ona już 8 lat. W 2006 roku zostałem wybrany radnym powiatowym z bezpartyjnego Komitetu Samorządny Powiat Wadowicki. W kadencji ówczesnej, czyli 2006-2010, byłem członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Promocji oraz Komisji Rewizyjnej. Chciałbym w tym momencie powiedzieć krótko o motywach mojej decyzji. Dlaczego startuję, dlaczego zdecydowałem się ubiegać o fotel burmistrza Wadowic? Szanowni Państwo, za 2 miesiące dobiegnie końca 5. kadencja rządów pani burmistrz Ewy Filipiak. W mojej ocenie, szczególnie w ostatnich latach, rządy te bardziej przypominały zarządzanie kryzysem niż sprawne i dalekowzroczne planowanie i realizowanie gminnej strategii rozwoju. W swoim wystąpieniu Jacek Jończyk zarzucił obecnej burmistrz pani Ewie Filipiak, że w ostatnim czasie w gminie jest dużo imprez, choć z drugiej strony mieszkańcy mają pretensje do władz gminy, że jest ich zbyt mało, a te, które są,
to cyklicznie organizowane od wielu lat, jak Zdrowe Wadowice, piknik nad Skawą czy koncerty na wadowickim rynku. W ostatnich miesiącach obserwuję wzrost aktywności władz miasta w wielu obszarach. To nie jest przypadek. Zbliżają się bowiem wybory. Nowoczesny samorząd to wspólnota oparta na wzajemnym zaufaniu, szacunku, dialogu i przestrzeganiu prawa. To przyjazna dla obywateli administracja. Kandydat na burmistrza obiecał m.in. darmowe parkingi w centrum miasta. Zapowiedział też, że Urząd Miasta będzie czynny dla mieszkańców wiosek w soboty. Szanowni Państwo, chciałbym teraz poprosić naszego eksperta, którego pani wicestarosta, zarazem szefowa sztabu, Marta Królik, przedstawiła pana doktora Konrada Meusa do przedstawienia dokumentu, o którym już mówiłem. Zdrowie, praca, jedność, bezpieczeństwo, rozwój, walka z bezrobociem, pomoc najuboższym. To jest program, ale to nie jest nasz program. To jest program większości gmin i większości przedstawicieli kandydatów do gmin, od tego, aby objąć urząd burmistrza, jak Polska długa i szeroka. Ja na przykład podam Państwu, że takie programy są standardem w wielu miastach, w dużych miastach Polski. Przykładowo Wrocław opracował teraz taki program, tylko już na lata 2014-2020 i ten program zamknął się na niewielu ponad 50 stronach. Historyk Konrad Meus w swoim programie przewiduje m.in. utworzenie i przygotowanie jubileuszu 700-lecia Wadowic oraz projekty wydawnicze zaczerpnięte z Francji i Izraela, które mają stanowić nową jakość w promocji miasta. Zapowiada też utworzenie Muzeum Historycznego i Centrum Rekreacji, Sportu i Turystyki. Wadowic oraz 150-lecia Wadowickiego Liceum. Ja sobie zdaję sprawę, że są ważne jubileusze w skali ogólnopolskiej, na których też należy w jakimś stopniu uczestniczyć, ale nie możemy zapominać o jubileuszach, które są tutaj istotne dla tego miasta i dla tego regionu. No, proszę Państwa, stulecie wybuchu wojny, no to powiedzmy, że to jeszcze jest mało chwalebne, ale 150-lecie Gimnazjum Wadowickiego w 2016 roku, proszę Państwa. Po tej interesującej prelekcji przyszedł czas na pytania. Krzysztof Kopacz, Wiadomości Powiatowe. Ja mam takie pytanie do kandydata. Co pan zamierza zrobić na osiedlu 20-lecia? Skąd pochodzę i pochodzi pan Meus? I drugie pytanie mam w nawiązaniu do planowanych roboczych sobot w magistracie. Czy starostwo pracuje w soboty i dlaczego nie? Panie redaktorze, czy możemy doprecyzować pytanie, o co chodzi z osiedlem 20-lecia? Co zamierzam zrobić na osiedlu 20-lecia? Co to znaczy? Rozumiem, proszę Państwa, że to jest pytanie bardzo szczegółowe, o które chodzi. Mam taką nadzieję, że głównym powodem zadania tego pytania było zalanie tego osiedla 20-lecia przez wodę z dnia 31 na 1 sierpnia. I co zrobić, żeby ta powódź nie powtórzyła się i mieszkańcy nie byli zalewani. Ja powiem tak, że będziemy się zwracać do instytucji RZGW i do melioracji o to, aby przygotowali odpowiednie analizy. Nie ukrywam, że również przy współpracy z gminą Wadowice analizy związane z budowlami hydrotechnicznymi, jakie mogą powstać, będą musiały powstać lub już innymi działaniami, które trzeba podjąć, aby ta woda, konkretnie z rzeki Choczenki, nie zalewała terenów związanych z osiedlem 20-lecia. W dalszym ciągu na przykład nierozwiązana jest sprawa szpitala, budowa szpitala jest niezakończona. Nie jest uregulowana sprawa transportu publicznego. Pan wie, cały czas się pan borykał z tak zwanymi busiarzami, mówiąc brzydko. Czy to nie jest ucieczka na stanowisko burmistrza? Jeżeli pan sobie tam nie poradził z transportem publicznym, jak pan chce tutaj zaradzić tym problemom? I drugie pytanie, gdzie są te tereny rozwojowe dla miasta, przemysłowe, bo chcecie tu sprowadzić inkubator, stawiacie na przemysł, na rozwój, czy bardziej stawiacie na turystykę? To są takie dwa pytania na szybko. Dziękuję. To nie jest, panie redaktorze, moja ucieczka z powiatu. To jest również odpowiedź na głos wielu środowisk, różnych środowisk, które zachęcają mnie, abym w tej kadencji wystartował na stanowisko burmistrza.
Pan również sobie przypomina sytuację sprzed 4 lat, kiedy wówczas wymieniono mnie w gronie ewentualnych, potencjalnych kandydatów. Wówczas podjąłem inną decyzję. Ja już z tej mojej decyzji, w cudzysłowie, rozliczyłem się, powiedziałem, jakie były motywy w 2010 roku takiej decyzji. Jeżeli chodzi o samą sytuację w szpitalu, jest ona złożona, skomplikowana, natomiast nie na tyle, żeby mówić tutaj o zagrożeniu, i tutaj cytuję za niektórymi dziennikarzami, którzy mówią o zagrożeniu prywatyzacją. Gdybym był starostą i kierował zarządem w następnej kadencji, również optowałbym za tym, aby ten szpital był publiczny, bo on może być publiczny tylko pod warunkiem jednym. Dobrze zarządzany i o właściwym poziomie finansowania. A Państwo wiecie, że główne źródło finansowania szpitala to jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest ponad 99%. System transportu publicznego, mówię tu o powiecie, polega na powierzeniu, i to zgodnie z prawem, tych zadań przewoźnikowi prywatnemu. I my w tym momencie mamy ograniczone możliwości oddziaływania polegające na tym, że dyscyplinujemy ich poprzez właśnie określone kontrole, i te kontrole się odbywają. Marcin Płaszczyca, reprezentuję redakcję Katowice 24. Mam w sumie kilka pytań, ale skupię się tylko na dwóch. Panie starosto, pierwsze to słyszałem, że będzie pan kandydował też do Rady Powiatu. I w związku z tym pytanie, czy bardziej pan chce zostać burmistrzem, czy starostą powiatu wadowickiego? I drugie pytanie, jakby pan odpowiedział szczerze, tak z ręką na sercu, czy w trakcie swojej kadencji jako starosta powiatu wadowickiego podpisywał pan umowy cywilnoprawne ze swoją żoną i synem, którzy są prezesami Stowarzyszenia Dać Szansę i Fundacji Również Szansa. Dziękuję. Chcę powiedzieć tak, że corocznie podpisuję około kilkuset umów z różnymi podmiotami. W związku z czym trudno mi w tym momencie odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na pana pytanie, czy z własną żoną podpisałem umowę, czy również podpisałem z synem. Powiem tak, że fundacje, które zakładałem, i to podkreślałem przy okazji przedstawiania mojego CV, traktuję oczywiście nadal jako własne dziecko z punktu widzenia założyciela. Natomiast też i powiedziałem wówczas, że zrezygnowałem z wszelkich funkcji, jakie piastowałem w tych organizacjach. Mnie bardzo ciekawi jedna rzecz. Czy jest prawdą, że pan, panie starosto, rozmawiał z kandydatami na radnych, którzy byli w okresie PRL-u tajnymi współpracownikami służb specjalnych PRL? Mało tego, czy pan interweniował w Instytucie Pamięci Narodowej w imieniu któregokolwiek z potencjalnych kandydatów lub ewentualnie któregokolwiek mieszkańca gminy Wadowice i miasta Wadowice? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, bardzo zasadne, skoro program jest tak bardzo bogaty, potrzeba wielu sił, dobrego zdrowia, i mieszkańcy się zastanawiają, czy pan podoła tym obowiązkom? Czy pan ma na tyle zdrowia, siły i zaparcia, że panu tego powera, jak się teraz mówi popularnie i kolokwialnie, wystarczy? Czy przypadkiem pan, odchodząc na emeryturę, potem starając się o dofinansowanie tej emerytury, o specjalny uszczerbek na zdrowiu, nie ma problemów zdrowotnych, bo burmistrz powinien być zdrowy. Mieszkańcy muszą wiedzieć, czy będą wybierali zdrowego, potencjalnie silnego burmistrza Wadowic. Pytań byłoby więcej, ale wydaje mi się, że są to w aspekcie historycznym, które pan dr Meus przedstawił, bardzo istotne pytania. Bo my, mieszkańcy Wadowic, jak się z nimi rozmawia, nie chcemy mieć już więcej rządów tutaj pułkowników. Przepraszam bardzo, a o jakich pułkowników chodzi, panie redaktorze, bo chciałbym wiedzieć. Nie znam historii. Nie chcemy mieć w Wadowicach pułkowników, którzy pod przykryciem służba specjalnych PRL-u
rządzili tym miastem i doprowadzili na pewnym etapie prawie że drugi. Ale pan zadaje pytanie jako dziennikarz, pan wygłasza oświadczenie? Nie, zadaje pytanie jako dziennikarz w imieniu mieszkańców. Tak. To jest oświadczenie. Nie, nie, to jest pytanie bardzo, bardzo istotne. Czy jest prawdą, że pan Jacek... Nie chcemy rządów, to jest oświadczenie. Tak mówią mieszkańcy, powiedziałem bardzo wyraźnie. Jeśli pan nie słucha, panie Marcinie, to bardzo proszę sobie otworzyć. Tutaj pan Dargosz nagrywa. Odpowiadam na pierwsze pytanie. No, zdecydowanie pan mnie nie przecenia, żebym mógł interweniować w Instytucie Pamięci Narodowej i próbować rozmawiać na tematy związane z przeszłością kandydatów i z kandydatami, którzy służyli w jakichś służbach, jak pan powiedział, służbach bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o mój stan zdrowia, tak, jestem zdrowy, chcę pracować na rzecz tego miasta, tych mieszkańców. Na emeryturę przeszedłem w styczniu 2011 roku na podstawie ustawy o służbie więziennej oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym funkcjonariuszy Policji, ABW, Agencji Wywiadu i Służby Więziennej. Dziękuję bardzo. Czy są pytania od państwa? Bardzo proszę. Ja mam pytanie. Kazek Zieliński, prezes. Mam takie pytanie, czy jako kandydat na fotel burmistrza jest pan za utrzymaniem pewnych koncesji w dyspozycji wójta i burmistrza, czy uważa pan, że wszelkie tego typu koncesjonowanie jakiejkolwiek działalności w gminie powinny być wolne? Najprościej odpowiadając, to jestem za tym, aby było to zgodnie z prawem, to jest jedna rzecz, ale jestem również za przejrzystą konkurencją. Czyli wszystko musi być jawne. Karty na stół i tak ma to wszystko przebiegać i dlatego uważam, że tak powinno to być robione. Jeżeli proszę państwa nie ma pytań, to ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy dzień.